prało, więc chyba najpierw powiesimy pranie, a potem zobaczymy, co kupili. Nie wiem, jak ktoś się przeziębi, rozchoruje. O! No niech się mama chwali, niech się mama chwali. Sponsor idzie pierwszy. Ale jak? No i nic z tego. Umawiać się trzeba. Jest godzina 3:20, pan powiedział. Tak właśnie z Wojtkiem rozmawiamy, jakie ładne są te tramwaje. Żałuję, że nie założyłam długich getrów. Jestem w spodenka. No i Max nas namówił i trzeci raz jeździ. Chcemy dla Maćka jakiś drobiazg, nie wiem, coś mu przywieźć, jakiś upominek. Normalnie tam z tyłu stoi jeden pan. Wyciągnął sobie, wysiedliśmy i idziemy do KFC. Yes! No to idzie. A, dzwonią domofonem, a pewnie już są w środku. Idziecie? Ohoho, sam dźwigasz hulajnogę? Nie. Nieźle, ale siłacz. Pełny plecak. Pełny plecak masz? Co ty kupiłeś? Byliśmy w Mrzabcie i różnych sklepach. Tak? Po sklepach pochodziliście? Tak. Ja pracowałam przy komputerze, Wojtek miał iść tylko do warzywniaka. Pasok malinowy, zobaczymy, czy kupił. A Max mówi, że byli w różnych sklepach. Pranie już też się wyprało, więc chyba najpierw powiesimy pranie, a potem zobaczymy, co kupili. Uch, ty już rozpakowujesz? Max dostał kieszonkowe, 20 zł i zakupy robił, tak? Zozole. Oj, a co to? Olefa? A nie, ja myślałam, że to takie niebieskie. To takie. Ale i tak fajne. O smaku gumy do rzucia to są. Kukurydziane chrupki. Haribo, to już do samolotu będzie. Jakieś hiszpańskie chyba, tak? Jeszcze tutaj paragony. Paragony masz? Paragony. Aha, tam do środka wrzuciłeś, dobrze. Jeszcze gumy rozpuszczalne mam, da. Jeszcze paragony. Czekajcie. O, tyle zapłaciłeś. 8,80 w sklepie spożywczym i w Dominiku 5,50. Mamy dzisiaj taki wiatr i jest tak zimno, ale, znaczy mi się wydaje, że jest zimno, bo jak jest balkon otwarty, to strasznie wieje i taki chłód czuć w domu, a Wojtek szedł z Maxem i założyli bluzy i po chwili Max wrócił, mama, weź bluzy, bo tata mówi, że jest za gorąco. Normalnie gorąco im jest. Ja już tutaj jedną pościel wyprałam i wiecie, ręcznik, o, chustę z plaży i pranie powieszone, tam rano już ciemne też prałam rzeczy. No i zobaczcie, jaka pogoda okropna. To jest dzisiaj nasz ostatni pełny dzień w Gdańsku. Jutro już około południa wyruszamy na lotnisko. No więc dzisiaj będzie takie nadrabianie zaległości, ale też taki luźny czas, bo w sumie nic już takiego nie mamy do zrobienia. Film zmontowałam. Jutro filmu nie będzie na kanale, bo bym musiała jutro z rana siedzieć albo dzisiaj wieczorem go montować, a wolę ten czas z babcią spędzić, kawę z nią wypić. No i co? Będziemy się pakować. Dzisiaj rano zrobiłam odprawę, kupiłam walizkę, znaczy nie, wykupiłam bagaż. W samolocie jeden dla mnie i dla Maxa ten 20 kg i dla Wojtka ten 10 kg do samolotu. No dobra, ale zobaczmy te soki, co Wojtek kupił. Mam nadzieję, że dobre znalazł. Tak, to są te. Ja ten sok kupiłam Wojtkowi, jak przyleciał. On jest rewelacyjny, jest tak smaczny. 90% malin, 10% cukru i to są maliny przecierane. Jest naprawdę pyszny. No i mówiłam mu, żeby kupił jeden dla babci i dwa dla nas do domu. Bo to taki fajny soczek będzie na jesień do herbatki, czy tak nawet do picia. Nie wiem, jak ktoś się przeziębi. Rozchoruje, o! No i jeszcze tutaj Wojtek kupił masło, takie dziwne. No, masło. Akurat babcia tu przyszła, proszę bardzo. Jezu. Będzie na jesień, do herbatki, nie? Albo już teraz można zacząć pić. Fajny ten sok jest, nie? Dziękuję. No nie ma za co, one są pyszne te soki. No wiecie co za niespodzianka? No niech się mama chwali, niech się mama chwali.
Babcia nas na obiad zaprosiła. Ja tutaj właśnie zaczęłam myśleć, co będziemy teraz robić, a mama przyszła, że chce nas na obiad zaprosić. Tutaj co kiedyś już byłam z babcią, za ulicą, jadłyśmy frytki, surówkę, pyszne filety z kurczaka, to były i skrzydełka, i no i pójdziemy dzisiaj znów tam na obiad. Dziękujemy. Fajne wyjście będzie, nie? To tak za pół godziny, nie? Przed chwileczką tyle Wam pokazałam, tyle Wam opowiedziałam i się nic nie nagrało, bo nie włączyłam nagrywania. Właśnie z babcią wstawiłyśmy kwiatka do donicy. Tego kwiatka, którego Anetka wczoraj przyniosła, szukała babcia donicy i właśnie taką czerwoną donicę babcia znalazła. O! I tutaj idealna jest wielkością. O, pięknie, nie? Pięknie wygląda. Ładna donica. Tak kolorowo tutaj na oknie się zrobiło bardziej. I tak tu wstawiam, bo tutaj tak giną na tej ramie. A tutaj lepiej go widać. Tak, tak. Chyba, że jednego z tej strony, a drugiego z drugiej strony storczyka. Nie, tutaj... Tu woli mama. Idziemy i słychać było dzieci z przedszkola i opowiadamy Maksiowi, że tam do tego przedszkola chodził Wojtek i chodziła Monika i chodził Maciek, a ta knajpka już jest tutaj za ulicą. Sponsor idzie pierwszy. Oglądamy kartę, pizza, makaron, mięsko z frytkami, quesadilla, burgery, przewrócił się? Ja sobie wezmę polędwiczki z frytkami, surówką. Mama weźmie sobie skrzydełka z frytkami i surówką. Wojtek chyba pizzę weźmie, a Max będzie od nas. Dodatkowy talerz weźmiemy, bo to są duże porcje i on nie zje całego. Jaka pizza! A jaka wielka! Ja nie myślałam, że ona taka wielka będzie. Ale gigantyczna, nie? Ja cię nie mogę. Ale jaka fajna! Sok! A jeszcze mówimy, a weźmiemy większą, jak zostanie, to na kolację ktoś dojadł. I na kolację i na śniadanie zostanie pizzy. Wow! Ale jaka! No to smacznego, zaczynamy od pizzy w takim razie wszyscy. Nie? I tutaj mamy porcję ze skrzydełkami babci. A tutaj moją porcję z filecikami. No teraz to już wszyscy wszystko będziemy jeść. Ale przepyszna pizza. Jest tak, tak idealnie te ciasto zrobione, nie? Zobaczcie, koleżanka zadzwoniła. Wiecie co? To jedzenie było tak dobre. Tak się najedliśmy. Tutaj jeszcze niesiemy dwa kawałki pizzy na kolację, już nam się nie chciało iść prosić o kartonik i po prostu w serwetkę zapakowaliśmy, bo to tutaj dwa kroki od babci Krysi. Ale tak smaczne i tak rozwałkowane, czy tam rozciągnięte dłońmi to ciasto było, no po prostu idealne i tak w smaku, no pyszne. Byliśmy w domu, założyłam kurtkę na deszcz, bo wiecie co, jest tak zimno. Cześć! I idziemy teraz do Alfy na gokarty z Maxem, ale Wojtek wymyślił, że po drodze pójdzie tutaj do fryzjera, żeby obciąć włosy na łyso. Max, ładnie mu. Gdzie ten fryzjer? Tam chyba, nie? Fryzjer męski. Tu jest męski Wojtek. Maxiu, my tu idziemy, chodź. Tam jest damski. Tu jest męski. Dzień dobry. No i nic z tego. Umawiać się trzeba. Jest godzina 3:20. Pan powiedział najbliższy wolny termin na 17:00. Ale nie wiemy, czy tu będziemy. Po prostu jak będziemy wracać, to najwyżej zejdziemy. Czy jest wolny, a jak nie, to, to twój prywatny fryzjer cię obgoli w domu. Zawsze mamy takie szczęście. Wczoraj czekaliśmy 2 minuty na tramwaj, a dzisiaj już jedzie tam daleko, widać.
I've met friends on the way, people chosen to make the stand. I felt strong in the sun as I walked onto passers' greed. Saw forgiveness together, spaces in between. Zamkniesz oczka? Prześpisz się? Tak właśnie z Wojtkiem rozmawiamy, jakie ładne są te tramwaje. Naprawdę ładnie. Jesteśmy przy Alfie już. Co ci tu ładnie pachnie? Nie wiem. Kupujemy picie, ale piękne donice z palemkami. Tak mi jest cały czas zimno, ale tak mi jest cały czas zimno. Żałuję, że nie założyłam długich getrów. Jestem w spodenka. Crazy cart. A ty już jechałeś tym pociągiem? Czyli jak chcesz wyhamować, to opuszczamy nogę z gazu, dobra? Nogami o ziemi nigdzie nie hamujemy, nogi trzymamy zawsze tutaj z przodu w wyparcie, dobra? Tak, ręce mocno na kierownicy, tak? Dobra. Dobra, jakby zaczął zwalniać albo chciałbyś na chwilę zjechać, to wjeżdżamy tutaj do pit stopu, ok? Tutaj między tak, opony. Tak, tutaj między opony, tylko na tutaj parking. Już powoli, ok? Tutaj już możesz hamować nogami, tylko tutaj, ok? Na to, że nie hamujemy nogami, tutaj już możesz przyhamować, ok? Dobra, no już jadę. Dziękujemy. No to może. No i teraz. No. Wow, powoli. Puszczam je z gazu. Jedzie, ale super. O, teraz już wiesz, o co chodzi, co? Możesz przyspieszyć i puścić przed zakrętem. Max jeszcze raz 15 minut jedzie. 15 minut tutaj kosztuje 45 zł, a pół godziny? Ile widziałeś? Ile kosztuje pół godziny? 75? 75. 75. Max wysiadł i że chce jeszcze 15 minut, to jeszcze raz 45 zł zapłaciłam. Także jeszcze sobie pojeździ, ale tak mi się bardzo podoba. Pierwszy raz jeździ autkiem. Utknął? Aha, rozumiem. Ale było. Patrz, nic nie jedzie. No i Max nas namówił i trzeci raz jeździ. A tata już nie może wysiedzieć. Ale jak mu się podoba, no ja go rozumiem. Pierwszy raz za kierownicą twój syn siedzi. Ja. Tyle czasu tu siedzimy. Ale jest fajnie. Fajnie tak na tą radość się patrzy. I woła co chwilę, mama, tu można kierunek zmieniać, bo można się obracać, nie?
Jo, ale było. To jest najszybciej jak przebiegać. Piątka. Ale zasuwałeś. Zwycięzcą jest Maciu. To wyrzucić do śmieci, to oddać panu. To wyrzucić do śmieci, ale ja chcę wydać szynę. No to weź sobie. To nie było od tej strony. O, ty! Co za akcja meczu! Nie, 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 o, prawie, nie, ja jestem bramkarz i tym wszystkim jestem bramkarz. Aha, ty bronisz, to dobra. Ciąg dalszy zabaw. Check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Zobaczcie, jakie autko wynajęliśmy. Tak chciałeś, nie? Idziemy teraz do euroszparu. Bo chcemy dla Maćka jakiś drobiazg, nie wiem, coś mu przywieźć, jakiś upominek i idziemy zobaczyć, czegoś poszukać dla niego. Wczoraj Wojtek był w Galerii Bałtyckiej, nie znalazł nic takiego, co Maciek chciał. Dzisiaj idziemy razem tutaj popatrzeć. Już zakupy skończone, czekam tylko na Wojtka, ale wiecie co, chyba w domu wam pokażę na spokojnie, co kupiliśmy. Jedno dla ciebie, jedno. Ja myślałam, że Wojtek słodycze dla Maxa kupił, a Wojtek kupił słodycze dla nas. Chop fresh. Mama z tobą zje, bo mama chyba tak, poczekaj, zjemy razem, bo mama całego chyba nie chce. Ale co jeszcze tam masz? Moje ulubione. Maxi King, twoje ulubione. Co, wracamy na piechotę? No, jak chcesz go nosić? Nie, no mówiłam, że wracamy na nogach i zgłodniejemy. I pójdziemy do KFC na pikantne skrzydełka. Ja mam pomysł, weź go na ręce. Od wczoraj czy od kiedy chodzą za mną pikantne skrzydełka i nawet jak babcia zapraszała na obiad, to mówiliśmy, że pójdziemy potem do Alfie, w Alfie zgłodniejemy, ale po prostu tyle się najedliśmy wtedy, że cały czas nikt głodu nie czuje. No i nie wiem, chyba po prostu wsiądziemy w autobus i pojedziemy tak jak wczoraj, nie? Autobusem. Na opak. Normalnie tam z tyłu stoi jeden pan, wyciągnął sobie butelkę z plecaka z alkoholem, wódkę, napił się i schował z powrotem. W szoku jestem. O, nasz autobus. A to już. O, przyciskasz? Nie, tu, już. Przejechaliśmy ile? Dwa przystanki, trzy i wysiedliśmy i idziemy do KFC.